Witam Państwa. Oczywiście, jak zwykle, witam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. To pozdrowienie i to powitanie ma miejsce w atmosferze kończącego się miesiąca kwietnia. Zobaczmy, dzisiaj jest 28 dzień tegoż miesiąca, więc wkrótce rozpoczniemy nowy miesiąc. Miesiąc mały, miesiąc myślę, że bardzo cudowny, a może najbardziej cudowny, bo jest to miesiąc wiosny, miesiąc życia, miesiąc miłości, miesiąc poświęcony Matce Bożej, miesiąc matur, miesiąc także pierwszych komunii świętych. No oczywiście miesiąc, który ma bardzo, bardzo wiele przesłań i myślę, że na ten miesiąc czekamy i mamy nadzieję, że będzie to miesiąc, który wybuchnie zielenią, wybuchnie taką prawdziwą, ciepłą wiosną, na którą też, kochani, na pewno czekamy. Dzisiaj jest, jak powiedziałem, 28 dzień tegoż miesiąca i jest to piąta niedziela wielkanocna. W najbliższą środę rozpoczniemy, jak powiedziałem, nowy miesiąc, maj i jutro jeszcze zwróćmy uwagę, będzie 29 kwietnia, naturalna sprawa, prawda? I to jest bardzo ważny dzień, bo jest to Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej, a także rocznica wyzwolenia obozu w Dachau, rok 1945. Warto tutaj właśnie to Dachau wspomnieć tak troszeczkę mocniej, ponieważ jak wiemy, tam właśnie w tym obozie przebywał, był męczony, prześladowany przez długie lata obecnie sługa Boży, ksiądz Kazimierz Hammerschmidt, proboszcz suwalski, kapłan suwalski, którego myślę, że na pewno bardzo dobrze znam. Dlatego też warto pomodlić się do Boga, do Chrystusa o to, żeby właśnie Jego obecność w tej chwili jako sługi Bożego, żeby przyrodziła się jak najszybciej w obecność błogosławionego księdza Kazimierza Hammerschmidta. O to modlimy się i tego, kochani, sobie życzymy wspólnie, zwłaszcza jako suwalczanie. Poza tym też będzie, proszę Państwa, 1 maja, a to już będzie wkrótce. 1 maja to jest 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pamiętamy rok 2004. Następnie, proszę Państwa, 2 dzień maja jest to święto flagi, dzień Polonii, Polaków za granicą. Bardzo ważny dzień, bardzo, rzekłbym, bardzo ważna uroczystość. I oczywiście wreszcie 3 maja, będzie to piątek, ponieważ w tym dniu wypada uroczystość kościelna, dlatego też w tym dniu nie ma postu, można spożywać pokarmy mięsne. Będzie to oczywiście też bardzo, bardzo długi weekend, a więc mamy nadzieję, że spędzimy go bardzo radośnie i także, proszę Państwa, bardzo bezpiecznie i w atmosferze ciepłego, już wiosennego powiewu majowego. 3 maja to święto Konstytucji 3 maja, pamiętamy datę. Tę datę właśnie, kiedy Konstytucja została ustanowiona i oczywiście jest to też uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. To dzisiaj właśnie wróć. To właśnie w takim dniu 3 maja modlimy się do Królowej Polski, naszej, proszę Państwa, Królowej, o to, żeby ta Polska była bezpieczna. Modlimy się do Królowej Pokoju, o to, żeby właśnie ten pokój był pokojem, który jest w zasięgu naszej ręki, naszych rąk, które jest pokojem w naszych sercach, które jest pokojem w naszym życiu rodzinnym, zawodowym, a nade wszystko pokojem w naszej ojczyźnie, na Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie, czy po prostu w Europie, czy we współczesnym świecie. Ten pokój jest bardzo, naprawdę bardzo mocno zagrożony, dlatego 3 maja to właśnie okazja do tego, żeby modlić się o ten pokój, żeby prosić Matkę Bożą, Królową Pokoju, także jej Syna, Księcia Pokoju, żeby właśnie On, który mówi do nas pokój mój, daje wam, żeby On ten pokój dawał nam i żebyśmy to, na ten pokój byli otwarci. Otwarci jako ludzie w ogóle, a zwłaszcza jako ci, którzy za ten pokój są odpowiedzialni, którzy dążą do tego, żeby ten pokój był, nie daj Boże, żeby dążyli do tego, żeby właśnie tego pokoju nie było. No i oczywiście też warto wspomnieć, proszę Państwa, dzień 4 maja, jest to wspomnienie świętego Floriana. Floriana, jak wiemy, święty Florian to patron strażaków, dlatego też kłaniam się bardzo nisko wszystkim strażakom, ochotnikom, strażakom zawodowym, żeby wasza posługa, drodzy Państwo, drodzy druhowie, drogie druhny, żeby posługa bezpieczną, pożyteczną i zawsze skuteczna, żebyście tej posługi byli zawsze dobrze przygotowani, żebyście mieli jak najwięcej czasu wolnego, bo jak wy nie macie czasu wolnego, to dzieje się coś złego, dzieją się jakieś nieszczęścia ludzkie, prawda, czy na drodze, czy coś się pali, czy coś tonie, czy coś tam jeszcze innego, dzieje się, co niszczy zdrowie, czy życie ludzkie, czy mienie ludzkie. Dlatego też właśnie życzę wam, żebyście byli ludźmi czuwania, żebyście byli ludźmi, którzy stoją na straży i którzy oczywiście są, jak powiedziałem, zawsze
zawsze dobrze przygotowani i żeby ta właśnie zawsze wasza posługa była, jak powiedziałem, posługą bezpieczną i zawsze też skuteczną. Poza tym modlimy się na świętego Floriana, żeby on wstawiał się za wami, żeby był obecny razem z wami, zwłaszcza wtedy, gdy jedziecie do nieszczęścia ludzkiego. Kochani, wasza dzisiaj obecność jako strażaków to nie tylko ta formacja, która broni przed pożarem, ale wy jesteście wszędzie obecni tam, gdzie dzieje się nieszczęście i na drodze, gdzie jest wypadek i na wodzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To właśnie ta wasza, że tak powiem, bardzo szeroka posługa jest posługą, której my bardzo potrzebujemy i która myślę, że przez was jest zawsze posługą do dyspozycji wtedy, gdy pojawia się nieszczęście, nieszczęście ludzkie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Kochani, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, jest to piąta niedziela wielkanocna. I gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunki. Jezus powiedział, jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest tym, który go uprawia. Każda latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina. Każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfity. Wy jesteście czyści dzięki temu słowu, które powiedziałem do was, trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorość może przynosić owoc, nie może przynosić owoc sama siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli trwać we mnie nie będziecie. Kochani, no właśnie Chrystus mówi o sobie, że jest krzewem winnym, a my, że jesteśmy latoroślami. Zechciejmy zwrócić uwagę, czy właśnie my w tym krzewie tkwimy, czy my bierzemy soki żywotne z tego krzewu. Jeżeli tak, to znaczy, że nasze życie jest życiem cudownym, jest życiem odpowiedzialnym. Nie daj Boże, żebyśmy od tego krzewu odłączyli się, bo wtedy nasze życie staje się, proszę Państwa, życiem bardzo marnym, życiem bardzo niebezpiecznym, było bez Boga, jak powiada przysłowie, daleko, daleko do wroga. Wy jesteście krzewem winnym. Ja przepraszam, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest tym, który go uprawia. Dlatego też zwracamy się dzisiaj do Ojca, do Jezusa Chrystusa i do właśnie Boga Ojca o to, żeby ten, który uprawia, żeby tą właśnie swoją funkcją objął także nasze serca, żeby nasze serca przez niego były uprawiane i w ten sposób, żeby to były serca kochane, kochające, żeby to były serca naprawdę ludzkie, sercami na wzór serca Jezusowego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy tydzień, który zakończy miesiąc kwiecień i prowadzi miesiąc maj. Zostańcie z Bogiem.